naszych opowieści o krasach. Ostatnio mówiliśmy, czy podejmowaliśmy taki wątek, który się sprowadzał do tego, co znaczy wielkość. I próbowaliśmy jakoś określić, co to znaczy wielkość w stosunku do samego pojęcia kresy, czego ona dotyczy, ta wielkość. Wielkość obszaru, kultury, nauki, moralności, etyki. Jakoś próbowaliśmy zdefiniować to pojęcie po to, żeby mniej więcej wiedzieć, co z tamtej epoki do nas dotarło. Bo to nie jest tak, że czas miniony zastyga i gaśnie wtedy, kiedy się pojawia i kiedy się rozwija i kiedy kończy się. On nie gaśnie, nie zastyga, nie znika. On przenika do naszej współczesności. Gdybyśmy tak trochę głębiej spojrzeli na dzieje człowieka, na dzieje narodów, państw, instytucji, idei, to byśmy się zorientowali, że przeszłość przenika nasze istnienie przez cały czas. Bez względu na to, czy człowiek żyje w tej czy w innej epoce. Czasy historyczne wpisują się w nasz rozwój. Czyli fakt, że my żyjemy w wieku XX, nie oznacza, że wiek XV, XVI w nas nie istnieje. To nie jest tak, że wiek XV, XVI zaginął, odsunął się, nie ma go już. On poprzez swoją ewolucję, przez swoje idee, przez swoje dzieła, przez swoją sztukę, literaturę, piękno, wiarę, przenika przez historię, dociera do naszej epoki. Także my chcemy tego, czy nie chcemy, jesteśmy ciągle zanurzeni w przeszłości. Dlatego nie należy z ironią, czasami z groteską, czasami ze złośliwością mówić, że historia jest nieważna, że przeszłość nie ma znaczenia, że tradycja to jest coś, co było i mnie nie obowiązuje, że ja, mądry, najmądrzejszy człowiek świata, jestem tym, który dzisiaj zarządza światem. Otóż nie jest to prawda. My zarządzamy o tyle światem, o ile świat nas stworzył. O ile nas stworzyła historia, pamięć, tradycja, obyczaje, piękno, dramaty, klęski, cierpienia itd., itd. My jesteśmy sumą doświadczeń historycznych. To jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, dlaczego tego typu spotkania są niezwykle cenne, bo one nam uzmysławiają, w jakim miejscu w czasie znajdujemy się i co ten czas znaczy. Ten czas znaczy to, że jest sumą wielu innych czasów, że jest doświadczeniem wszechogarniającym. My nawet czasami nie mamy już nie tylko wiedzy, ale nawet takiej intuicji, że coś, co czynimy, coś, co robimy, coś, o czymś myślimy, że to coś ma swoją długą historię. Nam się wydaje, że dzisiaj stworzyliśmy jakiś obiekt, jakieś zjawisko, jakąś ideę, a nagle okazuje się po głębszym przemyśleniu, że podobną ideę stworzył ktoś 500 lat temu, 300 lat temu. Może nieco inny kształt jej nadał, może nieco inną formę, ale ona się odnajduje w naszej epoce. Dlatego też jest niezwykle cenne, że w tym klubie malutkim, a równocześnie wielkim w idei wracamy właśnie do tych pojęć podstawowych, do kształtowania wyobraźni historycznej. Ja się bardzo cieszę, że będzie mi towarzyszyć pan Janusz Kasprowicz, znakomity artysta, który będzie śpiewał piosenki o Lwowie, więc o mieście polskim, który ma bardzo długą i piękną historię i będziemy tak na przemian. Ja będę tutaj opowiadał o dziejach, a pan Janusz będzie montował naszą ścieżkę muzyczną. Tak, i będziemy się, jak sądzę, dobrze uzupełniać. Bardzo dziękuję, że państwo przyszli na to spotkanie. Bardzo będę wdzięczny, jeżeli ci, którzy nas słuchają gdzieś tam w kraju albo na świecie, odezwą się, dadzą znak, że są z nami. Proszę pisać, proszę zadawać pytania, proszę komentować. Każdy głos na wagę złota. Panie Januszu,
do dzieła. Mam gitarę kupioną we Lwowie, mam ją chyba z 20 parę lat. Urodziła się na Łyczakowie u stolarza, który przy niej lubił śpiewać swej dziewczynie. Z tą gitarą wędruję po świecie, po dancingach co nocy na niej gram. Ale gdy jesteśmy sami, wtedy najcudowniej brzmi, gdy o Lwowie rzewnym głosem śpiewa mi. Przyjacielu, co chcesz, to mów, nie masz jak rozśpiewany Lwów. Tam, gdy Batiar Sztajerka gra, to nawet stare domy tańczą, oj diridira. Szkoda gadać i szkoda słów, nie masz bracie jak miasto Lwów. Nie masz jak to, ta joj, ta idź, ta chcesz szczęśliwym być, ta jedź do Lwowa. Ta gitara choć tylko jest z drzewa, ale serce i duszę ludzką ma. Kiedy tuli się do mnie i śpiewa, to aż z oczu łzy wyciska, taka i jest wtedy bliska. I lecimy myślami do Lwowa. Przebiegamy ulice wzdłuż i wszerz i stajemy aż na rynku, gdzie kamienny stoi lew. Zasłuchamy w mój i mej gitary śpiew. Przyjacielu, co chcesz, to mów, nie masz jak rozśpiewany Lwów. Tam, gdy Batiar Sztajerka gra, to nawet stare domy tańczą, hoj diridira. Szkoda gadać i szkoda słów, nie masz bracie jak miasto Lwów. Nie masz jak to, to joj, to idź, tak chcesz szczęśliwym być, to jedź do Lwowa. Tak, to jedź do Lwowa. Jedź do Lwowa, ale Lwów też jedzie do nas. Lwów jest w naszej pamięci, Lwów jest w naszych sercach, Lwów jest w naszym języku. Kiedy mówimy o Lwowie, to mówimy właściwie o kresach. Spróbujmy jeszcze raz wrócić do samego pojęcia kresów, dlatego że nawet na tych spotkaniach tutaj pojawiały się wątpliwości, gdzie to są te kresy, jakie są ich granice i jak je określić. Otóż pojęcie kresów po raz pierwszy w historii Polski pojawiło się w 1855 roku, więc nie jest to takie pojęcie stare, prawda? Ma zaledwie 100 kilkadziesiąt lat. Był taki poeta romantyczny, który się nazywał Wincenty Paul. I on stworzył taki poemat Mohort. I w tym poemacie po raz pierwszy używa tego pojęcia kresy na oznaczenie wschodnich regionów Rzeczypospolitej. Ponieważ Rzeczpospolita była i pierwsza, i druga, to trzeba powiedzieć, że kresy w różnym okresie, zarówno w pierwszej edycji, jak i w drugiej, obejmowały bardzo różne terytoria. Pierwsza Rzeczpospolita miała taki swój okres w pewnym czasie, który możemy nazwać największym osiągnięciem Polaków w dziejach historycznych. Mówię tutaj o wieku XVI, trochę XVII, ale także nawet wcześniejszym. Ja już na poprzednich zajęciach, na poprzednim spotkaniu opowiadałem o tym, że Polska była tym wielkim potencjalnym twórcą, ale nie tylko potencjalnym, ale rzeczywistym współczesnej cywilizacji. Podawałem przykłady uczonych, Stanisława Ulama i innych, którzy budowali fundamenty pod te wszystkie pojęcia, które dzisiaj stały się rzeczywistością.
Nie powiedziałem wtedy na tym poprzednim spotkaniu o tym, że Polska w wieku XVI była największym państwem w Europie, największym krajem. Mało o tym wiemy. Nie Francja, nie Włochy, nie Hiszpania, tylko Polska właśnie. W wieku XVI, ja mam tutaj taką mapę, która ilustruje tamten czas i podam Państwu, pokażę to i za chwilę podam też miejscowości. Ten skraj na wschodzie i na południe to są właśnie Kresy. Ci wojowie, żołnierze, którzy nas bronili wtedy na wschodzie, to byli żołnierze Rzeczypospolitej, którzy bronili nas przed Turkami i Tatarami. Bronili Kresów, czyli tego pasma ziemi na Dalekim Wschodzie i na Dalekim Południu. W wieku XVI, po zawarciu, czy po pogłębieniu właściwie Unii Polsko-Litewskiej, na wschodzie Polska sięgała niemal pod Moskwę. Dzisiaj mało o tym wiemy. Młode pokolenie nie ma pojęcia, że kiedyś byliśmy taką wielką potęgą w Europie, że wschodnie granice sięgały prawie Moskwy. Podam miejscowości, które mam tutaj na mapie. Za chwilę tę mapę pokażę Państwu. Smoleńsk był polski. Kozielsk był polski. Kursk był polski. A to są już tereny bardzo bliskie Księstwa Moskiewskiego. Natomiast na południu, daleko poza Kijowem, dzikie pola były polskie. I nie na skutek podboju. Polacy nie podbijali tych ziem. To nie była agresja. To nie były zabory. To nie było wymuszanie. To po prostu były ziemie, które przypadły nam razem z Unią Polsko-Litewską. I dzięki temu Polska tak bardzo się wtedy terytorialnie wzbogaciła od zachodu Poznania, Gniezna, Torunia, czy Częstochowy, Kielc, Krakowa, Rzeszowa, poprzez centrum, wtedy centrum, Bielsk, Pińsk, Łódzk, czyli Wołyń. Wołyń wtedy był centrum. Później pokażę Państwu mapę, gdzie Wołyń już jest na skraju, czyli druga Rzeczpospolita, to za chwilę. Na południu Morze Czarne, czyli Rzeczpospolita pierwsza w wieku XVI sięgała od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego. Mapa wygląda mniej więcej w ten sposób. Nie wiem, czy uda nam się zobaczyć, ale warto ją mieć przed oczami. Warto widzieć kształt tej mapy. To jest Polska prawie okrągła w swoim zarysie. Ogromne, potężne państwo, którego kultura, nauka emanowała na sąsiednie narody i państwa. Wtedy właśnie od XVI wieku na przykład kultura polska w rejonach Europy Środkowej i Wschodniej była kulturą dominującą. I nasz największy ówczesny poeta, Kochanowski, Jan Kochanowski, przez trzy wieki rządził, można powiedzieć, wschodnią i centralną Europą. Nie było większego wtedy poety ani na wschód, ani na południe od Polski. Jan Kochanowski, 300 lat. Dopiero w wieku XIX w Rosji pojawia się Puszkin, który dorównuje mu, a także Tolstoj, Dostojewski i wielka literatura rosyjska. Ale to już jest wiek XIX, czyli trzy wieki, 300 lat, Polska dominuje w tej części Europy. Warto to pamiętać. To znaczy, że gen wielkości, o którym mówiliśmy poprzednio, obejmuje także tę postać. To był taki symbol, prawda, bo obok Kochanowskiego było co najmniej jeszcze kilkunastu innych poetów, którzy nadawali ton tamtej epoce. Więc Kresy to
to są tereny wschodniej Rzeczypospolitej. W XVI wieku one tak wyglądały, natomiast w II Rzeczypospolitej one wyglądają zupełnie inaczej. To jest II Rzeczpospolita, czyli Rzeczpospolita mniej więcej od roku 1922-1923, ponieważ wtedy dopiero mapy się zarysowały, mimo że Polska powstała w 18 roku, ale granice jej dopiero ukształtowały się później. Żeby było wyraźnie, to ja może w ten sposób pokażę, ci, którzy robią zdjęcie. I czym są tutaj kresy? Przypomnę, Rzeczpospolita II, czyli ta od, jak mówię, 22, 3 roku do 39, miała 16 województw, w tym 8 województw kresowych. I to są kresy zupełnie inne już. Dlatego trochę się ludzie dziwią, kiedy mówię, że to też są kresy. Jak to kresy? Lwów, kresy. Przecież Lwów kiedyś był w środku. Rzeczywiście był w środku, ale w innej Rzeczypospolitej. W pierwszej był w środku, ale tutaj jest na skraju. Jakie to są województwa? Historycy zaliczają do kresów także białostockie. Więc Białystok, bo na północy mamy Wilno, czyli województwo wileńskie, nowogródzkie, poleskie, wolyńskie, tarnopolskie, lwowskie i stanisławowskie. Te ostatnie są na południu, a te pozostałe na wschodzie. I to są właśnie kresy II Rzeczypospolitej. One są zupełnie inne. Inaczej biegnie linia na wschodzie. Linia graniczna. W przeciwieństwie do tej. Proszę porównać. Mamy dwie Rzeczpospolite. Tamta w wieku XVI od morza do morza, a ta bardzo okrojona, zdecydowanie mniejsza terytorialnie, inna, słabsza, ale ciągle Polska, ciągle kresy tutaj są. Także to pojęcie kresy trzeba widzieć dynamicznie. To nie jest raz na zawsze zamknięte granica, zamknięta granica. To jest granica nieustannie się zmieniająca w zależności od tego, jak biegły dzieje, jakie toczyły się wojny i jakie mieliśmy sąsiedztwo, bo bardzo różne mieliśmy sąsiedztwo. Mieliśmy na przykład blisko siebie Węgrów, później ich nie mieliśmy już, Rumunów, Rosjan i tak dalej, i tak dalej. To jest państwo, które było kształtowane przez różnego rodzaju wydarzenia. Ja dzisiaj chciałem trochę czasu poświęcić budowaniu II Rzeczpospolitej. Jak ona powstała, w jakich okolicznościach, kiedy, kto się do tego przyczynił. Otóż po rozbiorach, a przypomnę, że te trzy rozbiory, które spowodowały, że mapa, że Polska Rzeczpospolita zniknęła z mapy, te trzy rozbiory, czyli pierwszy rozbiór 1772, drugi rozbiór 1793 i trzeci rozbiór 1795 spowodowały, że Polska znika z mapy. I to jest zadziwiające zjawisko, proszę zwrócić uwagę. Jeszcze w wieku XVI i XVII Polska jest największą potęgą europejską, a w wieku XVIII znika. Co się takiego stało? Co doprowadziło do takiej straszliwej klęski? Zdrada. Zdrada elit, zdrada polityczna, wewnętrzne spięcia, wewnętrzne konflikty, ale także wrogowie zewnętrzni, którzy mieli swoich ambasadorów, którzy rozwalali Polskę od środka. Wiele by mówić o tym nieszczęściu, ale ja dzisiaj nie o nieszczęściu chcę mówić, ale o budowaniu, o tworzeniu, o organizacji na nowo Rzeczypospolitej. W każdym razie mamy XVIII wiek, kiedy Polska ginie,
XIX wiek, kiedy Polski nie ma. I dopiero XX wiek, 1918 rok, po I wojnie światowej, jest listopad 1918 roku, jest Lwów, miasto, które wtedy miało mniej więcej 200 tysięcy mieszkańców, w tym 65% to byli Polacy, to bardzo ważne, 65% to byli Polacy, 24% to byli Żydzi i około 9-10% to byli Ukraińcy. Czyli Ukraińców we Lwowie było niepełne 10%. I co się dzieje? Oczywiście marzenie o odzyskaniu Rzeczypospolitej trwało przez długie dziesięciolecia, czy nawet setki lat. Od momentu, kiedy Polska pada, następują kolejne powstania. Prawda? Powstanie listopadowe, 30 rok, powstanie styczniowe, 63 rok, później powstanie kościuszkowskie i tak dalej, czyli Polacy nieustannie zrywają się do boju. Duch walki, duch wolności w Polakach jest tak silny, że niemal co 30 lat zrywają się do buntu. Duch buntu w Polakach jest jak gdyby wpisany genetycznie. Gdybyście Państwo chcieli sprawdzić pewną periodyzację, pewną okresowość, jak to wygląda mniej więcej od wieku XVII do wieku XX, to byście się przekonali, że mniej więcej co 30 lat wybucha bunt, wybucha powstanie, wybucha rewolucja jakaś mała, większa, na większą skalę, na mniejszą. Polacy są tym narodem, który nie pozwala sobie na zapomnienie o własnej historii. Wcześniej czy później, nawet kiedy wydaje się, że Polska już ginie, duch narodu odzywa się w najbardziej, wydawałoby się, niemożliwym, najbardziej dramatycznym okresie i podrywa naród do boju. Tak było już wielokrotnie. Ostatni taki zryw to była Solidarność, 1980 rok, kiedy poderwaliśmy się, prawda, i zrzuciliśmy przynajmniej po części jarzma komunizmu. Ten komunizm później się zaczął odradzać w innej formie już, ale to jest odrębne zagadnienie. W każdym razie lata walki od tego zniewolenia, kiedy Polska straciła niepodległość, te lata walki zaznaczone były wielkim heroizmem narodu polskiego. Upadał, ginął i powstawał. Cierpiał i wybijał się na niepodległość. Zdawało się, że już jest złamany, że już Rosja go przygniotła, że już Prusy go zniewoliły, że już Austria go zabrała na zawsze. Nie. Okazało się, że był taki czas i to jest właśnie listopad 1918 roku, kiedy